proszę Państwa, dzisiaj trzy spektakle. Jako pierwszy wystąpi zespół za chwilę, Teatr Straszydełka. Ci Państwo, którzy dostali informatory, tam jest taka krótka notatka. Nie będę już tutaj mocno przedłużać, bo i tak już trzeba wygonić od mikrofonu, odpędzić. Teatr Straszydełka, mocnośmy się tutaj zaprzyjaźnili z tym teatrem. Jesteśmy zapraszani na piękne działania w okresie wakacyjnym, Teatr w Ogrodzie. Byliśmy już dwa razy z gościnną taką właśnie wizytą. Dzisiaj zaprezentuje się w spektaklu Na pełnym morzu według Sławomira Mrożka. To jest teatr, który, jeżeli rozmawiamy dziś w kuluarach, bardzo często pada takie określenie wizytówka teatralna naszego województwa, a już na pewno naszego regionu. Serdecznie zapraszam Na pełnym morzu, potem proszę Państwa krótka przerwa i następne spektakle. Dziękuję bardzo za uwagę i serdecznie zapraszam. Obywatel, nie ma lewa! Teraz wody też jedzą.
zmarł. Rozkminimy mali. Co ja mówię? W ogóle nic nie wiem. Jeszcze parę lat temu to może i zjadłem ten jakiś kawałeczek czy dwa, czy drugi czy trzeci dzień. Ale teraz? Nie! Z jedzeniem skończyłem raz na zawsze. Każdemu, który miałby jakiekolwiek zakusy, mówię twardo! Zazurka, nie zrezygnuję! Brawo, prowadź, prowadź, prowadź! Nie lubię filozofów, nie czarów i ich najczęściej gadaniny. Prawda, nic nie żyje! Musimy unieważnić wybory. Co? Dlaczego? Ja jestem głodny! Zostałem podawać wolne, demokratyczne wybory? Ale w kapeluszu są cztery! Cztery partyczki! Co teraz będzie? I mogły kryzys gabinetowy. Może po prostu zastosujemy zasadę nominacji kandydata. Ale kto będzie nominował? Mi się podejmie. Nie, tak właśnie myślałam. Nie, nie ma mowy. Dziwne. Parlamentaryzm się przeszedł. Dyktatura też się nie przyjmie. Trzeba jednak coś wymyślić. No tak. W takich chwilach sytuację może uratować tylko pełna poświęcenia i zapału jednostki. Pamiętajmy, że ochotnicy zawsze ratowali sytuację, kiedy zawodziły normalne tryby postępowania. Drogi i szanowny kolego. Nie, nie, ostrzegam, że nie będę słuchał. Słuchaj, pan! Drogi i szanowny panie. Ale wiemy wszyscy, że no, nie da się ukryć takich cech charakteru jak ofiarność, gotowość do poświęceń, miłość bliźniego, solidarność. Już od pierwszych chwil zauważyliśmy z kolegą, że w panu coś jest. Coś, co pana od nas odróżnia, to właśnie ta wrodzona szlachetność i nieodparte pragnienie służenia winy. Drogi i szanowny kolego. Nie! Nie chcę! Jak to? Jak to nie chce pan? Nie! Nie chce pan zostać ochotnikiem? Nie mam zamiaru. Nie mam powołania. Depcze pan zaufanie kolegów? To ohydne, ohydne, ohydne! Nie chce pan? Nie! Od dzisiaj może mi pan nie podawać ręki. Nie musi pan żadnych uczuć! Tak ci egoistycznie wychowani mamy synkowie. On miał piłkę, kiedy był mały. Tak? Piłkę i misia! Tak! Seleryjne, siedząc wygodnie w czystym, ciepłym biurze, mój ojciec, ścinał sosny papierów, aby pański ojciec miał nas wzywać pozbyt słuchaj do pięknej matki mojego kolegi, jak panu nie która nakazuje nam stworzyć pana, nazywamy dziejową. Nazywamy dziejową. Dziejową. Ale proszę wstać. A więc widzi pan sprawiedliwość dziejową? Tak, widzę. To pan mieszkał w pałacu. To pan mieszka na kucu. Jo, w pałacu? Ja na kucu? Mojego ojca nie stać było nawet na kucyka! Pan nie przypisuje wspomnienia ze swego własnego dzieciństwa! Ja co? Chcę pan też powiedzieć, że to ja! Ja jeździłem na kucu? Sam pan przed chwilą to powiedział. Nie, oświadczam kategorycznie, że z żadnym kuckiem nie miałem nic wspólnego! Nie bardziej ja,
fotografia! Jaka fotografia! Panie kolego, widział tu pan jakieś zdjęcie? Ja? Skąd? O tej chwili przestali pana traktować poważnie. Pan ma halucynacje! Wariat, wariat, wariat! Jako jednostka nieodpowiedzialna, tym bardziej powinien pan się poddać kierownictwu ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Monodram w wykonaniu Teatru Małych Form Sylaba z Białej Podlaski w reżyserii Romana Uścińskiego oraz Marty Łaski. Serdecznie zapraszam. Wysokie ucho!
potrzebują jeszcze może tej nocy. Niech to ucho przyłożą do szparki, szuplety na akustycznym betonie tego przeglętego akustycznego wieżowca, zbudowanego przez jakichś szybkich architektów. Niech to ucho cudzej śmierci przestanie mnie po to posługiwać! Ja bardzo. Kolejną piłkę do kosza na międzyszkolnym meczu koszykówki. Sito! Bolo, sito! Przyjąć raz z innymi, a potem tańczyć na szkolnej auli, przy otwartych oknach, przy zapasie zapachu psu, albo... Albo być tą smarkulą, pędzącą na rowerze leśną ścieżką. Czuć wiatr na twarzy, ciepło słońca, słyszeć świegot ptaków. Mieć to magiczne poczucie władzy nad sobą, ba, nad światem. Móc skręcić w tą ścieżkę, albo w tą, albo w jeszcze jedną. Wystarczy tego chcieć. Wystarczy tego spróbować, żeby wszystko było inaczej. Wystarczy tylko zrobić krok, żeby... Ten teatr, który za chwilę wystąpi. Ma tak napięty grafik, że można chyba porównać tylko może do zespołu Rolling Stonesów. Naprawdę to, żeby zgrać terminy i żeby ten teatr, który przyjechał do Radzynia, mógł wystąpić na spiżami teatralnych smaków, to było naprawdę nie lada wyzwanie. Od festiwalu do festiwalu, a przy tym jeszcze zawsze na podium. Za chwilę wystąpi teatr satyry Zielona Mrówka. Teatr działa przy Bursie Szkół Artystycznych w Lublinie pod kierunkiem pana Roberta Kaczarowskiego. Panie Robercie, proszę się pokazać. Zaprezentuje się w kapitalnym spektaklu na podstawie tekstów Ludwika Jerzego Kerna, Podglądanie rodaków, czyli na Zabubiu daleki. Przed nami teatr satyry Zielona Mrówka. Angliczanie wymyślili podglądanie ptaków. Może i to jest zabawa dla was. No ale nie dla was i dla naszych rodaków. Siedzieć w szuwarach albo krzakach. I czekać na trzeźwo? Aż się zobaczy jakiegoś ptaka! A co my możemy zobaczyć w końcu? Że ptak w tego! Albo jak szpak w krzakach jaśminu zdradza szpakowo. Ze słowikową! Gdy szpakowo w domu siedzi ze szpaczętami! Przy piersi! Nie, nie, nie. Szkoda nas nawet namawiać. Bez tego nigdy brakło Chelsea. Na nic wszelkie perswazje. Nic nie będzie z tego. Nie zabierzemy smaku do zabawy. Kowalskiego.
piękne myszy białe. Panowie, wystarczy. Nie masz nic... Niż Linko! Nie żyć bezczynnie, mała dziewczyna!
Jesteś nikim, koteczku!